przed wami 32 odcinek z Vice City. Zaczynamy od dzisiaj przechodzenie na stówę, gdyż wymaga tego sytuacja z poprzednich serii części GTA. Tak jak w San Andreas i Trójce udało mi się zrobić na stówę, to i dlaczego nie w Vice City. Od razu jedziemy na straż pożarną najpierw. Będzie to dla nas dosyć komfortowe zadanko, nie jest ono strasznie trudne. Wystarczy dosyć tak naprawdę tylko kwestia zrobienia tego. A i efekty będą dosyć pożądane i już pierwsza porażka w pierwszej minucie samochodem. Mamy 1 stycznia 2017, muszę się oswajać z tą datą, szczególnie z rokiem, ponieważ mi przynajmniej mam takie odczucie, że wystarczy mi miesiąc czasu, żebym naprawdę mógł się przyzwyczaić do obecnego roku. Bo tyle czasu trwa właśnie przyzwyczajanie się moje do nowego roku. Dzisiaj już mam tą świadomość naprawdę, ale chodzi w sumie o pisanie. To mam na myśli. Też w sumie też, nie wiem, no zwykłe też odczucie tego nowego roku, powiedzmy. Ja to trochę tak bardziej przeżywam, bo każda cyferka ma za sobą takie, wiecie, inne wspomnienia, inne historie. Zawsze to dla mnie było tak hucznie, aczkolwiek te ostatnie godziny starego roku nie były jakieś takie wybitne. Spokojnie je przeżyliśmy, bez żadnego tam szału. Co prawda trochę chylania mamy w postaci coli, różnych innych 7-upów, innych dziwadeł bąbelkowych. To święta, znaczy święta. Sylwester przebiegał w taki sposób, że po prostu graliśmy z Basią na konsoli i to wszystko. Bo w sumie czemu nie? Tak rok temu też zrobiliśmy i wcale źle z tego powodu nie było. Przy bramie wjazdowej od północnej części z w ogóle całego miejsca straży pożarnej możemy wejść. Automatycznie odblokowują się drzwi po odblokowaniu drugiej części miasta. Tak wiem, dziwnie to powiedziałem. I num plusem, wyjątkowo dla mnie dosyć trudnym położeniu na laptopie, ponieważ ja nie mam klawiszy od razu wbudowanych, rozszerzonych na klawiaturze, tylko mam uproszczone i muszę wciskać klawisz funkcyjny. Ale mi to nie przeszkadza. Co ta babka robi? Fajnie ma na chacie. Fajnie skakała po krawężniku. Naszym zadaniem w wozie strażackim jest gaszenie pożarów samochodów, które się palą. Jednocześnie, które stoją w miejscu. Ta misja jest o tyle bardzo fajna w tej części, że ona tak naprawdę jest szybka. Nie wymaga dłuższego czasu niż powiedzmy 10 minut. Zależy kto jak gra, ale tak optymalny czas przejścia to 10 minut, bo naprawdę nie jest to straszna misja. Kiedyś łapałem się na tym wiele razy, że nie mogłem przejść, nie wyrabiałem się z czasem. Generalnie zajmowałem się innymi rzeczami niż samym gaszeniem. Pierwszy level to mamy w zasadzie tylko człowieka, dopiero później... samochód, przepraszam. Najpierw samochód gasimy, a dopiero stopniowo drugi, trzeci, czwarty poziom to mamy już, na przykład drugi poziom to mamy jeden samochód, jeden człowiek, trzeci level to jest z kolei już jeden samochód i dwóch ludzi. Natomiast na przykład piąty poziom to są dwa samochody, ale cztery osoby, ponieważ w tym drugim samochodzie jeszcze nie ma osób. Więc proporcjonalnie do ilości osób, samochodów, levele są tak pokategoriowane. Niestety ten pajac mi się tam wcisnął do restauracji i ja nie mam okazji go zgasić, chyba że na wejściu do restauracji, i tak zrobiłem na wejściu dokładnie. Ta misja teraz w tym momencie trochę mnie myli, bo on nie pisze mi jaki to jest poziom, tylko pisze mi zwyczajnie misje strażackie, jakiś błąd ogólny, chyba że jakiś pojazd jedzie. No właśnie tu jest ta różnica, że samochód jedzie, dopiero jak go zgasimy, wtedy zatrzymuje się, wiadomo, bo osoby się jeszcze w nim palą. Nie, więc trzeba go gonić. Nowy rok przywitałem z dużą nadzieją. Będzie to na pewno lepszy niż ostatnie lata.
Mam nadzieję oczywiście, bo... Bo tak jak mówiłem, nie tyle, że będzie Sonic, ale po prostu będzie dużo świeższych materiałów i częściej będę je robić. Przynajmniej się postaram. A tak to teraz gasimy ludzi. Jakoś to wygląda. No i jak mam już... czekajcie, który to był level? To był chyba czwarty, to teraz będzie piąty. To tak jak mówiłem, będą dwa pojazdy. I w jednym tym pierwszym pojeździe będą właśnie cztery osoby. Niestety niedobrze, że one jadą, co niektóre. Ale tutaj chyba... W tym przypadku... Samochody nie będą jeździć, tylko jakby miały stłuczkę, kolizję. Dobra, gasimy wszystko. Ludzie leżą dziwnie i spadają w pozycji leżącej. Bardzo, bardzo wyćwiczeni, wyszkoleni ludzie. No i dobra, nie będę was zanudzał tą całą misją, trochę to potrwa. Ale na tym głównie polega cała misja i na szczęście gra jest tak skonstruowana, że pojawiają się cele w miarę blisko samego ciebie. Więc nie musisz jechać na drugi koniec miasta. Wystarczy, że w podobnych miejscach, gdzie wcześniej bywałeś, wypadki będą i trzeba będzie ten pożar ugasić. Bardzo fajna misja, taka trochę humanitarna. Jak widać w GTA nie robimy samych przestępczych zachowań, tylko robimy też i dobre, co mi się podoba. Bo też dobre rzeczy są nagradzane. Dobra. Jeszcze mamy dwa pożary i tymi dwoma pożarami ludzkimi zatrzymam się w tej chwili i będę robić misję dalej. Dobra. Powiem wam coś tu szczerze. Jak macie przybite opony i w ogóle hajtańczycy jak was dopadli, mam wszystkie przestrzelone opony, a sobie radzę jeszcze. Został mi jeden poziom, a dwie minuty niespełna. Myślę, że przy terenie neutralnym, gdzie nie ma żadnych gangów, uda mi się to zrobić. Wszystkich ludzi zgasić z ognia. Bo jak jest para wodna, to możecie ich w stanie, jesteście w stanie ich ugasić. Natomiast tu jest o tyle taka wada, że nie zawsze ta woda sięga ludzi i nie zawsze się gaszą. Dlatego to jest najgorsze i trzeba dokładnie w nich celować. Nie wolno ich rozjeżdżać, bo po prostu przegracie misję. Dlatego zabijać, w sensie rozjechać, czyli zabić, ale tak potrącić to można. O! Misja straszoczka ukończona na poziomie 12. Jesteś ognioodporny. Nie patrzyłem, ile tam dostałem, ale dziękuję za te wrażenia. Nie mam dosyć już. 32 500 dolarów maksymalnie można zebrać do 12 poziomu. Reszta należy do was. Albo możecie sobie zarabiać do bólu, bo nie ma limitu w przechodzeniu tych misji. Po prostu im większy level, tym więcej ludzi do uratowania. Nie polecam, jak macie taki zdezelowany pojazd strażacki. Natomiast do 12 spokojnie musimy przejść. Nie jest to długie, jak widzieliście. Tam parę tylko momentów było, wiecie, krytycznych. Hajtańczycy do mnie strzelali. Zresztą zobaczcie, jaka tragedia. Ktoś do mnie dzwoni. Tommy, it's Steve. You're a marvel, I'm a marvel. They love us. We are rewriting the record books, pal. We're talking major awards here. I can put my dad in a home and tell him to shut up. It's hot, man. Hot. H.O.T. He never believed in me. Never thought I was an artist. And now I've made it. I'm the best damn skin flick director of all time, my friend. And I just wanted to say, it's a pleasure to have met you. I love you, baby. Don't you go changing on me, you hear? Dobra. Widzę, że Steve podziela nasz sukces w tych filmach. Niestety. I po prostu nas pochwalił i bardzo się cieszę z tego powodu. Patrzcie, samochód jest nie do użytku, nawet się nie da go naprawić. Jedynym sposobem zaprowadzić do garażu, ale po co, jak on sobie tam zawsze stoi w tej straży pożarnej w downtown. Mamy replikę
miasta z części miasta z Liberty City. Mówiłem to już chyba w jakimś odcinku, ale są te, jeszcze raz przedstawię te obiekty znane nam. Te billboardy i budynki bardzo podobne, znaczy one są tak, tak naprawdę wzięte właśnie stamtąd. Taki easter egg. Tu mamy to studio filmowe. Dosyć dziwne, ale jest. Przynajmniej mam z niego profit. Konkretny po 7000, ciekawie tyle będę miał, tyle mam. I zapiszemy grę na nowym save'ie noworocznym. 1 stycznia 2017, ale ta liczba fajnie wygląda. A tutaj jeszcze tak jak fajnie wygląda, 11. To dopiero rzeźnia. Nie? No. Już powiem wam szczerze, jak się uda tą grę przejść w tym roku, bo na pewno przejdę tą grę w tym roku, to uroczyście wam oświadczam, że gram już w to 10 lat. 10 lat przeszło. Nie wierzę w to, że 10 lat. Naprawdę, nie wierzę w to. Okej, to będzie za krótki odcinek na dziś, więc jeszcze postanowię wrzucić jeszcze jedno dodatkowe zadanie, które też będzie dosyć karkołomne, ale będzie bardzo proste zarazem. Mianowicie, najpierw, żeby was troszeczkę wprowadzić w ciekawość, wprowadzę tutaj do statystyk was i przekonamy się, ile mam procent. 62, czyli po skończeniu gry fabularnie mamy 61%, nie 62. 62 dopiero mamy, jak coś zrobimy, obojętnie co, po skończonej fabule. Jeżeli będziecie przechodzić dokładnie jak ja. Dobra, muszę się poprawić, to będzie niewygodnie. Latarnia mi się przeszkadza. Dobra, jedziemy na pole takich dróg gruntowych, które składają się na tor wyścigowy, taki rajdowy prędzej. I skorzystamy z Sancheza i zrobimy takie punkty kontrolne. Próba w błocie i jedziemy. Zalicz dwa okrążenia przejeżdżając przez punkty kontrolne. Za każdym razem, gdy poprawisz swój poprzedni rekord na dwóch okrążeniach, bla bla bla, zostanie ci przyznana większa nagroda. Z tym zawsze miałem problemy. Z tym zawsze miałem problemy niestety, bo nie umiałem manewrować motorem na tyle, żeby się nie wywalić. Ale teraz, jeżeli uda mi się to poniżej minuty zrobić, to będę kimś, a jak nie, to i tak będę kimś, bo to dla was zrobię. I jest jeszcze odwrotna trasa, bo to jest jedyna trasa na tym terenie, ale się jedzie Landstalkerem, tym terenowym samochodem, i nim jest ciężej, ponieważ on jest mało stateczny i bardzo kiepsko się nim jeździ po terenie. Bardzo kiepsko i w sumie nie lubię tego samochodu na taką rzeźbę terenu. Na nic na to nie poradzę. Takie zadanie też trzeba zrobić na stówę. Dobra, słuchamy sobie kultowej muzyczki. Już nie pamiętam od jakiej wykonawczyni, ale to jest o japońskim chłopcu. Często się przewijała w radiu swego czasu. Pamiętam. No, nie wiem, parę miesięcy temu, rok temu. Leciała gdzieś tam na stacji radiowej. Prawdziwej. Nie tej z GTA. No, tu sobie warto przejechać bezpiecznie, jak nie jesteście pewni co do tych wybojów. No, drugie okrążenie już kończę. I praktycznie mogę uznać misję za zaliczoną. Nowy rekord, minuta 54. No, myślałem, że tu nie będzie dwóch okrążeń, a jednak jest. I odwrotne zadanie będzie Landstalkerem, czyli tor testowy. Dokładnie chodzi o to samo, ale tym razem innym pojazdem. I za pierwszym razem zawsze łatwiej jest to zrobić, ponieważ nie ma rekordu ustanowionego, dopiero my musimy go wykonać. Dlatego jest łatwiej. No. W kolejnym odcinku poznacie taktykę zrobienia wszystkich trzech wyzwań na stadionie. Hyman Stadium, to się chyba tak... Memorial Stadium, chyba to się tak tam nazywa.
Zawsze nazywałem ten stadion Human, ale tam pisze Hyman. Hyman się pisze. Po prostu stadion Vice City, no bo jest jedyny stadion. To co tutaj opisywać, nie? Z kolei w San Andreas, jak pewnie zauważyliście, stadionów jest więcej, nie tylko jeden. I no już ciężej było odróżnić, trzeba było mówić w jakim mieście. A tak tutaj w Vice City, jeżeli ktoś mówił, że coś na stadionie, to znaczy, że blisko downtown i każdy wiedział, o co chodzi. A teraz, wiecie, gry są skomplikowane bardziej i trzeba się dopytywać co do niektórych detali. No niestety, tak to wygląda, a kiedyś było z tym łatwiej. Tutaj należy ostrożnie jeździć. Mówię, Landstalkerem bardzo źle się prowadzi na powierzchniach wyboistych. Tylko zawsze korzystajmy z hamulca. Znajomości toru testowego, który faktycznie jest testowym, sprawdza nasze umiejętności. Czy jesteśmy rozważni? O, ten zakręt był najgorszy, bo ta równa... równa pochyła. No, często na niej wywalałem się. A ten samochód jest bardzo łatwo wywrotny. I jest z nim problem, ale jak widać... poćwiczyć można. O, no właśnie. Częste jechanie na dwóch kołach na tym samochodzie. To jest główna przyczyna częstych wywrotek. Niepotrzebnych zresztą. No. Dobra. Może jednak pewnie chcecie poznać moje plany na 2017. Na razie, słuchajcie, styczeń będzie dosyć taki spokojny. Nie planuję nic wielkiego zrobić. Nic wykonać takiego, ponieważ... nie mam na to na razie jeszcze warunków. W lutym, jeżeli warunki domowe i w ogóle wszystkie na to pozwolą, zobaczycie, że coś się będzie działo w lutym na pewno. A na wiosnę to już w ogóle nie ma zastanowienia. Mnie interesuje tylko tak naprawdę, wiecie, no, wyższy level, tak? Wyższy level zapoznania się z hobby. Pewnie wiecie, o czym mówię. I ja się nie będę z tym krył. Po prostu trzeba będzie to wziąć pod uwagę. Dobra, nadpisuję już save'a z 2016 i już go nie zobaczymy, bo mamy już inny rok. Dobra, sprawdźmy, czy mamy 63%. O tak, mamy to. I najważniejsze, co nam jeszcze zostało do zrobienia, to przede wszystkim policję jeszcze nie robiliśmy i taksówki jeszcze nie robiłem. Taksówka będzie bardzo mozolna, niestety 100 pasażerów łącznie, to jest katorga, trzeba to robić długo i systematycznie w miarę często. Niestety to też trzeba będzie zrobić. Dobra, ja myślę, że to będzie na razie tyle w tym odcinku. Także robimy tak, stadion, potem policję zrobimy szybko. Policja jest naprawdę tutaj trudna w tej części. I w San Andreas naprawdę najgorsze. W Trójce fajnie się to przechodziło, ale tutaj to jest straszne. No i w Liberty City Stories to jest naprawdę porażka. Musimy obrabować 15 sklepów. To też jest wymagane na 100%. Wyścigi, jakieś tam inne wyzwania z pojazdem. I w sumie to tyle. W sumie to tyle nam zostanie. Same wyzwania tak naprawdę. Nic więcej. Mamy wszystkie nieruchomości kupione. Największe zainteresowanie mediów 94 stopień. Lokalna gazeta strona 7, czyli niezbyt duże, bo nie siałem chaosu. No i jeszcze rozwałki nam zostały. No właśnie. Jeszcze te niedobre czaszki. I to tyle, tak? No. No dobra. I skoki. Szalone skoki nam zostały. Zrobię tak, że w odcinku poświęconym skokom udostępnię pierwsze 3 skoki, które zrobiłem, żeby nie zgubić się samemu i żeby was nie zgubić, bo później są problemy z tym, a ja już się na tym dużo razy przejechałem. Dobra, to będzie na razie tyle. Witajcie w 2017 roku i do zobaczenia w następnym odcinku z tej oto kultowej gry.